Siemanko, z tej strony Avengar, a to drugi odcinek naszego Let's Play Dark Souls Prepare to Die Edition. W poprzednim odcinku opuściliśmy Azyl Nieumarłych, wykonaliśmy tam póki co całą robotę. Pokazałem wam, jak działa ognisko i nazbierałem troszeczkę przedmiotów z okolicy. Jak możecie pewnie zauważyć, poza odcinkiem zdobyłem tarczę, smoczą tarczę herbową i prosty miecz Astory. Pośliłem się o nie dlatego głównie, że miecz Astory będzie dla nas interesujący ze względu na parametr C do siły, zwinności i wiary. Zwłaszcza, że wiarę prawdopodobnie będziemy podnosić siłę, może niekoniecznie, chociaż u parę punktów być może. A co do tarczy, to sami sobie zobaczcie, tutaj 100% odporności na obrażenia fizyczne, 85% na ogień, co się nam w miarę powinno przydać. No i przelicznik do blokowania D od siły, więc całkiem spoczko. Mieliśmy pogadać z NPC-ami, z tego co pamiętam, więc może zaczniemy od tego tutaj. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess, fate of the undead, right? Well, you're not the first, but there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Tak, jak pewnie możecie zauważyć, ten NPC jest troszeczkę upierdliwy dla nas, aczkolwiek on na początku daje bardzo dużo cennych wskazówek. Między innymi dowiedzieliśmy się od niego na początku już, że nie jest jeden dzwon, w który mamy uderzyć, a są dwa. Jeden jest tam hen wysoko w kościele, a drugi jest dużo, dużo pod nami. O ile pierwszy uderzyć będzie łatwo, o tyle z drugim mogą już być drobne problemy, zwłaszcza dla niewprawionych graczy, czyli na przykład dla mnie, no ale zobaczymy, jak to się będzie dalej toczyło. Zobaczmy, co ma jeszcze nam do powiedzenia. What? You want to hear more? Oh, that's all we need. Another inquisitive soul. Well, listen carefully then. One of the bells is up above in the undead church, but the lift is broken. You'll have to climb the stairs up the ruins and access the undead burg through the waterway. The other bell is back down below the undead burg, within the plague-infested Blight Town. But I'd die again before I step foot in that cesspool. No właśnie, dowiadujemy się, że musimy właśnie iść po tamtym... nie pamiętam, jak to się nazywało... akwedukcie, o, po tamtym akwedukcie do miasta, ponieważ winda nie działa. To jest to, o czym wam mówiłem w poprzednim odcinku, że tam później odblokujemy sobie windę. A co do Blightonu, to dowiedzieliśmy się tylko tyle, że jest trawiony chorobami i uwierzcie, że jak zobaczycie, to dopiero wtedy będziecie wiedzieć, o co tak naprawdę chodzi. Bloody hell, what is it now? You ask too many questions. No i to chyba byłoby na tyle. I'm not up for... To tyle ma nam do powiedzenia. On generalnie nas nie będzie lubił, aczkolwiek ma dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. I jeszcze jedna ciekawostka a propos niego, to to, że komentuje każdego NPC, który tutaj przyjdzie. W sensie zawsze ma coś do powiedzenia, na przykład jeżeli zjawi się... Nie będę spoilerował. Jak po prostu jeżeli zjawi się jakiś NPC nowy. To teraz pogadamy jeszcze z mnichem i myślę, że wyruszymy w podróż do góry, do miasta. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I prefer to keep a distance, if possible. No, on taki troszeczkę jest wystraszony teraz, ale zobaczcie, co nam teraz powie. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you.
No i dostaliśmy od niego miedzianą monetę. Co do miedzianej monety, to tutaj. Jeszcze gubię się w tym menu, pomimo że gram już tyle czasu. Miedziana moneta staruszka McLoyfa. Miedziana moneta na awersie widnieje staruszek McLoyf, bóg leczenia i trunków. Nawet najwartościowsze monety ze świata ludzi są niewiele warte w Lordran, gdzie akceptowaną walutą są dusze. Monety noszą ci, którzy marzą o powrocie do świata zewnętrznego. No czyli możemy wywnioskować na tej podstawie, że Petrus, oddając nam tę monetę, tak jakby troszeczkę stracił swoją wiarę albo chce ją nam bardziej przekazać. I że sam marzył o powrocie do świata żywych, pomimo że teraz już jest nieumarły i jest to raczej nieodwracalne. Oh my, you again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? No i tutaj właśnie w zależności od odpowiedzi albo będzie nas uczył, albo nie. Nas to oczywiście interesuje, ponieważ idziemy w stronę takiej magii, jak cuda. Very well. Then first, a covenant with the gods. I właśnie tutaj wstępujemy do przymierza Białej Drogi, ale my jako kapłan, czy też jak wybralibyśmy rycerza na początku, to należymy od razu do tego przymierza, więc nie musimy do niego wstępować. Natomiast gdybyśmy zaczęli na przykład piromantą czy wojownikiem, to musielibyśmy po prostu wstąpić do przymierza. Gdybyśmy odmówili, to automatycznie oczywiście on by nas nie chciał uczyć, wiadomo. Now let me share my miracles. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. No i tutaj właśnie nas, że tak powiem, pouczył, że wiara będzie nam potrzebna do tych cudów. No i tutaj możemy od niego kupić różne cuda typu właśnie fragment wielkiego leczenia do domu, moc. Osobiście nigdy nie korzystałem z cudów, więc to też będzie dla mnie nowość, będę się uczył z wami na bieżąco. Natomiast teraz na nic nas nie stać i na razie chyba niczego nie potrzebujemy, więc zobaczymy tylko jeszcze, czy mam coś do powiedzenia. My companions are Milady and her young knights. She is young, but burdened by an undead mission. We are her defenses to keep her from harm. I teraz właśnie dowiadujemy się, że on czeka na swoją panią i swoich przyjaciół, tak to nazwijmy. Wydaje mi się, że teraz, jeżeli będziemy chcieli dowiedzieć się od niego, jaka to jest misja, będziemy musieli mu zapłacić. Come again. The effectiveness of the teachings. Będziemy musieli mu zapłacić w duszach. Nie pamiętam, jaka to była ilość, więc na wszelki wypadek dołożymy sobie trochę. Żebyśmy nie przegapili tego wątku, ponieważ chciałbym jak najwięcej wam pokazać, tak jakby wszystkich wątków poprzednich w Dark Souls. Oh, hello. I will teach. An undead mission? Regrettably, I cannot share that with you. But you are my pupil. Perhaps if you show your faith. No tak, oczywiście okazanie wiary, czyli złożenie ofiary, wiadomo. Jak to bywa też u naszych księży. Tak. Very well. I can surely tell you of all people. Undead clerics are given a mission to seek kindling. Kindling is the art of feeding bonfires with humanity. Through kindling, we shall one day be granted magnificent powers. No właśnie, ona szuka umiejętności rozpalania ogniska, czyli to, o czym być może mówiłem, być może nie. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, bo dość długi czas temu nagrywałem poprzedni odcinek. Natomiast sztuka rozpalania jest do zdobycia z bossa i dopiero później będziemy mogli rozpalać ognisko tak jakby wyżej niż bodajże na plus 10. Very well. To samo. Dobra. No to come again. Zostawiamy Petrusa w spokoju i zmierzamy powoli do miasta nieumarłych. Tam mamy jeszcze co prawda kapłankę, ale ona jest nie ma i tak nic nie mówi, więc jedyne co warto o niej wiedzieć, to, że pilnuje ogniska i po prostu no, chroni, żeby nie zgasło, wiadomo. O, sami też możecie zobaczyć, dlaczego akurat ten miecz wybrałem, ze względu na chociażby obrażenia. Tutaj był atak power, tamten poprzedni lub ojej, zwykły. Zabijemy może najpierw tego tutaj miotacza. Baxta, uda się? Uda się. Oła.
klatki spadły, ale było warto. Tutaj jeszcze mamy kogoś za plecami, tutaj w ogóle patrzę na komputer obok, wystraszony, coś się stało, a tu brat mi ustawił jakieś bąbelki na pulpicie, żeby się włączyły po jakimś czasie. Zawsze spoko. No chodź, 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 wyciągniemy cię. Uda się sparować atak? Uda się. Myślę, że możemy tam spróbować nawet chyba przeskoczyć. Jak stracimy człowieczeństwo, to się mówi trudno. Tylko ja, żeby tam skoczyć, to może zrobimy tak. O właśnie. Z tego względu, że teraz przyzwyczaiłem się bardzo ostatnio do grania postacią, która nosi bardzo lekką zbroję, ma lekkiego rola takiego generalnie i no po prostu szybko się porusza, a już w średniej zbroi gra mi się troszeczkę ciężej. Aczkolwiek będę musiał... Ojeju. Sorki za to, ale naprawdę nie wiem, dlaczego te klatki tak spadają. I no właśnie. I po prostu jestem niezwyczajny, ale będę musiał się przyzwyczaić ze względu na to, że no... Paladin... Boże, w lekkiej zbroi to raczej nie paladyn. A zbroję prawdziwego paladyna i tak zdobędziemy późno, więc... Póki co mogę sobie na to pozwolić. Tutaj mamy szczura. Ze szczurów dość często padają człowieczeństwa, więc... Też całkiem fajna sprawa. Ale nie ma się co za bardzo na tym rozwodzić. Ta kratka jest zamknięta. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, nie da się jej otworzyć z tej strony. Dopiero jak zejdziemy niżej w mieście nieumarłych, to będziemy mieli tam dostęp. No tymczasem chwilowo idziemy przed siebie. Tutaj może zaraz po tym, jak ich pokonam, czyli w zasadzie już, pokażę wam, albo chwila, tych też zabijemy tutaj, co są, żeby się nam później w razie czego nie plątali pod nogami. Tutaj porozbijamy wszystko. Ja mam taki nawyk już wyrobiony od czasu, kiedy gram w Dark Souls, że rozbijam wszystkie beczki i tak dalej, z względu na to, że czasem może z nich coś wyskoczyć. Tutaj jest właśnie pierwsze takie przejście. Na dół. Tam coś biega. Aha, to tamten pan, no dobra. Tutaj. Widzieliście, wspinali się. Taka, nazwijmy to pułapka. Ale to pozałatwiamy tych panów. I tutaj, żebyście tego nie przeoczyli, ponieważ dużo osób to przeacza i później nie ma pojęcia, jak dostać się do tej duszy wiszącej tutaj. Tam, no zresztą będziemy tam zaraz, to wam wskażę to miejsce. I się zastanawiają, nie wiadomo ile, że trzeba z góry spaść, złapać w locie, nie wiadomo co jeszcze, a to wystarczy po prostu wejść. Dobra, no to ciśniemy teraz przez budynek tutaj, o i właśnie to jest tam, tamten trup co leży. A tutaj od razu sobie zobaczcie, jest łapka czekająca na nas. Więc w zasadzie możemy ją troszeczkę zinterruptować. Pozabijamy panów. No, zaatakuj mnie. Dziękuję. Tutaj znajdujemy śmieci. Śmieci można oddać do Snugi, to jest taki niewidzialny NPC koło Azylu Nieumarłych. Będziemy te śmieci oddawać, ale dopiero jak będziemy tam wracać. Teraz nie ma za bardzo sensu tam się wybierać. Tylko źle by się to do nas skręciło. I tutaj znaleźliśmy człowieczeństwo, co jest zawsze fajną opcją. Tutaj gdyby ktoś był ciekawy, to da się przeskoczyć też w tą stronę. O, proszę bardzo. Tak, taki mały fake, gdyby ktoś nie potrzebował tamtych rzeczy, które są dalej, a chciałby to człowieczeństwo, to możecie sobie tak właśnie zrobić. No i przechodzimy dalej w fabule. Mijamy białe światło. Tutaj zabieramy kolejną duszę i ciśniemy na górę. Tutaj się nie da przeskoczyć, jeżeli ktoś jest ciekawy. Jest to niewykonalne, skacze się tam z innego miejsca, które też wam pewnie pokażę za niedługo. Tutaj mamy smoka, który leci sobie wyżej. I z nim się spotkamy prawdopodobnie dopiero w następnym odcinku. Aczkolwiek jeżeli ktoś ogląda poradnik dla początkujących, to już wie, gdzie ten smok bytuje i co z nim jest nie tak. Tutaj dostaliśmy strzałą od tego, znaczy strzałą, bełtem od tego kusznika.
tutaj też zbierzemy sobie przed drewniana tarcza. No ona nam już raczej nie posłuży. Jeju! Co to się dzieje? Kolejna strzała w plecach. Boże, i znowu pomyłka. Bełt. Kolejny bełt w plecach. Może łykniemy sobie Estusa. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego te klatki tak spadają. Naprawdę chciałbym się tego dowiedzieć. No ale no cóż, na razie nic nie jestem w stanie na to poradzić. Będziemy musieli jakoś póki co. Mam nadzieję, że ani jednego więcej. Te dwa momenty przeżyć. Tutaj walcząc z tymi pustymi, którzy mają tarcze i włócznie, najlepiej jest ich właśnie wyczekać i sparować, ponieważ nie ma za bardzo tak naprawdę sensu atakować i dostaną jeden obrażeń i kontratakują nas, jak się nam skończy stamina i tak naprawdę tyle z tego będzie dla naszego gra. Tutaj właśnie jest przejście pod skrzynkami, to jest znowu to, co mówiłem, że trzeba rozwijać wszystko, co się da, bo wszędzie są różne ukryte rzeczy. I tutaj mamy kupca. Well now, you seem to have your wits about you. Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. No tutaj mamy takiego właśnie oszalałego kupca, który sprzedaje proszek naprawczy, bomby zapalające, rysik, klucz do rezydencji, który sobie kupimy. Ponieważ się on nam przyda. Tutaj gdyby ktoś był zainteresowany pałką i wzmocnioną pałką zwłaszcza, to tutaj można je nabyć właśnie. Bułat też jest dość ciekawym wyborem stąd, natomiast z tarcz raczej nic ciekawego. Aczkolwiek, ja wiem, tarcza wschodnio-zachodnia, taka nawet. Oczywiście można tu kupić strzały, my strzał nie będziemy kupować z tego względu, że z łuku nie będziemy korzystać. Tam jeszcze co prawda moglibyśmy kupić strzały po to, żeby odstrzelić tamtemu smokowi ogon i tam zdobyć fajny itemek, ale twierdzę, że to jest takie trochę oszukiwanie i że jeżeli mamy z nim walczyć, to tylko w uczciwej walce go pokonać. No i tutaj można zdobyć jeszcze zbroję kolczą, która jest bodajże zbroją taką już średnią bardziej, ale nie jest ona nam jakoś specjalnie potrzebna. Things are getting treacherous in these parts. A horrible goat demon has moved in below and up above. There's that humongous drake and a bull demon too. If you stick around this place, it might end up being your grave. No właśnie, dowiadujemy się, że tak powiem, naprzód o bossach, którzy nas czekają, czyli ten demon kozioł na dole i demon byk na górze. Powiem tylko, że demon byk będzie pierwszy. Natomiast smoka raczej nie pokonamy w ogóle, aczkolwiek może. Może akurat się nauczę z nim walczyć czy coś, to mógłbym spróbować, ale nie liczcie na to. Yeah, I'm not here to chit chat. We talk business or we talk nothing at all. Tak, i teraz prawdopodobnie, chociaż nie powinien się obrazić. Thank you kindly. No, podziękował ładnie. To chyba przestałeś, że kupiliśmy. Gdybyśmy nie kupili od niego nic, to by zaczął na nas wyzywać, bluzgać i tak dalej, ale nie dotyczy to nas na szczęście. Walka z pustymi w ogóle. Ojeju. Może się wydawać pozornie prosta, aczkolwiek do prostych. Nic w tej grze nie należy do rzeczy prostych. Z tego względu, że każda walka może was zmylić, po prostu doprowadzić do waszej śmierci w ten czy inny sposób. Nawet zwykłe mobki mogą was tak po prostu pokonać, bo straciliście czujność. Tutaj zdobywamy noże do rzucania i właśnie tu jest ten przeskok, o którym mówiłem, że nie skacze się tam z dołu, tylko właśnie stąd się tutaj wskakuje. Przebiegniemy się. Trafimy. Wow. Tak się zastanawiałem, bo znając moje szczęście tymi majkami oczywiście musiałbym spaść. No przecież jakby to było. I tutaj znajdujemy kuszę i bełt. Osobiście nie mam pojęcia, w jakim zamyśle tutaj twórcy umieścili kuszę, skoro nie można nawet nią celować. Nawet snajperską kuszą, co ciekawe, nie da się celować. Więc jest to troszeczkę upierdliwe. Ale no cóż, to pomysł twórców, nie mój, więc raczej nie dla mnie sprawa, żeby go kwestionować. Dobra. Tutaj mamy ognisko. Pierwsze w zasadzie od Firelink. Odpoczniemy sobie przy nim i
dodamy sobie punkt, tylko do czego? Do może wytrzymałości, bo mamy troszeczkę mało. No dobra. O, zapomniałem, że się moby respią, jak się odpoczywa. Ale to mała strata. Swoją drogą, jak zlurujecie tutaj moba, to ognisko chyba wtedy przygasa i nie można z niego korzystać. A to tak tylko swoją drogą. A, tutaj zabijemy też tego moba. Bo widzę, że się na nas czai, już się patrzył na nas. A jakbyśmy poszli dalej i wszedłby nam na plecy, to nie byłoby śmiesznie. Tutaj będą rzucali ognistymi bombami, więc po prostu ich ominiemy. Biegniemy tutaj między nich, to nie jest mądre, ale jakoś to zrobić trzeba. O, nawet że się nam to ładnie udało. Zazwyczaj jak tutaj wbiegam, to dostaję mieczem po twarzy od tego bardziej zbrojnego, bym powiedział, bo on później stoi gdzieś w tym miejscu, jak biegacie, to od razu was dźga. Tego przejścia też się nie da otworzyć z tej strony. Generalnie one wszystkie są z Dolnego Miasta Nieumarłych, więc na razie tam nie macie wstępu tak jakby. Natomiast tutaj, gdzie jesteśmy teraz, można też znaleźć kilka fajnych rzeczy. Tutaj czarne bomby zapalające, akurat nie takie fajne. W ogóle swoją drogą, tak, a propos bomb zapalających, to śmieszne jest to, że czarne bomby zapalające tym mocniej, tym większe zadają obrażenia, im więcej mamy siły. Taki dziwny przelicznik, ale nie rozumiem, z jakiej racji miałyby zadawać bomby większe obrażenia od siły. Że może niby ta siła rzutu. Nie wiem, czy zauważyliście, ale teraz normalnie jak wyciągamy duszę, to leci do nas taka biała fala, a przed chwilą poleciała taka z czarną poświatą. I to właśnie, jak możecie zauważyć, teraz mamy drugie człowieczeństwo i to jest też sposób właśnie na zdobywanie człowieczeństw. Że po prostu zabijamy. Jeżeli w okolicy nie zabiliśmy bossa po prostu w lokacji, to z mobów da się wyciągnąć człowieczeństwa. Tylko że każde kolejne człowieczeństwo jest coraz trudniej to zdobyć. Ojej. Tutaj poradzimy sobie nawet, że bez problemu. Muszę wyciągnąć innego numerowego. Tutaj zbroja pustego wojownika. Tutaj sobie zrolujemy na dół. I ten domek właśnie otwiera się kluczem do rezydencji. Ale klucz główny chyba też tutaj działa, z tego co pamiętam. Bo klucz do rezydencji jest potrzebny konkretnie, tak już naprawdę gdzie indziej. Natomiast tutaj właśnie interesowała nas ta żywica złotej sosny, która enchantuje nam broń na elektryczność, na którą jest podatny nasz boss. Ten demon byk konkretnie, o którym była mowa. O, dzień dobry. On tu przyszedł najwyraźniej z dołu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tu był. W zasadzie już go i tak nie ma. Zablokujemy to uderzenie. Będziemy parować? Myślę nie, ale możemy zrobić maksa. Teraz tak. Tam na górę jak pobiegnie, a zresztą zrobimy to w ten sposób, że... Aha, taki, że jest cwany, co? On tu puszcza tą beczkę, która wypada właśnie tutaj, zapalona. Ona, jak jej nie ominiecie, to zada całkiem spore obrażenia. Można ją przeskoczyć jak zjeżdża, ale mnie się to nigdy nie udało, więc wolałem nie próbować. No i tutaj mamy pierwszego naprawdę twardego przeciwnika. Jest to czarny rycerz. Czarni rycerze, jak widzicie, są troszeczkę więksi od nas. I z tego co wiem z historii, to oni już raczej nie żyją. To jest po prostu dusza zamknięta w zbroi. Nie mam zamiaru z nim walczyć na czysto, a tym bardziej nie daj Boże go parować. Nie jestem jeszcze samobójcą. Załatwię go backstabami, może nam wypadnie z niego tarcza, co by było całkiem przyjemne. Miecz jakby nam wypadł, no to kurczę, miałbym dylemat bardzo, czy go używać. Ojeju.
O, było blisko. Dobra. Tylko krótkie tutaj nie jest tak naprawdę nic ciekawego. I tutaj przed nim leży dusza, którą warto wziąć, ponieważ jest tu pierścień z niebieskim łzokamieniem. Pierścień ten zapewnia nam zwiększoną obronę, kiedy mamy krytyczny stan zdrowia. To znaczy, że jeżeli dostajemy jakieś mocne baty i spadło nam zdrowie na bardzo niski poziom, to ten pierścień zapewni nam tak jakby przeżywalność. Natomiast jeszcze tam właśnie nie omówiłem wam tego pierścienia poprzedniego, który znaleźliśmy tam na akwedukcie. Jest to pierścień ofiary i działa on tak, że rozpada się w chwili naszej śmierci, ale nie tracimy ani człowieczeństw, ani dusz. No nic nie tracimy po prostu, bo chyba człowieczeństwo, tu chodzi tylko o człowieczeństwo i o duszę. Natomiast nie pamiętam za bardzo, co robi rzadki pierścień ofiary, ale... I teraz tak, tutaj w środku jest mobek. O właśnie. Generalnie nie radzę rozbijać niczego w ten sposób, w sensie bronią. Ponieważ gdyby w środku był jakiś NPC albo coś takiego, to po prostu obraziłby się na was i zacząłby was atakować. A zabicie NPC-a w tej grze to po prostu... Nie chcecie tego. Bo nie da się ich przywrócić do życia, natomiast jak jest NPC obrażony, to jeszcze można z tym działać, ale o tym może trochę później. I w takim wypadku myślę, że... Aha. Chyba, że wicy nie da się użyć na naszej broni. A to nic. Przechodzimy przez światełko i mamy rozwalony most. Wejdziemy sobie tutaj na górę. Jak widzicie, światło za nami nie zniknęło. I to oznacza, że czeka nas walka z bossem. Tutaj zrobimy pięknego dodża. Zresztą jak wszystkie moje dodże. Dobra, zaskoczymy na dół. To teraz... Co by tu zrobić, żeby nie zginąć podczas walki z tym bossem? Wiem co. Zlurujemy go. No siema. Szybko pobiegniemy tutaj. Spróbujemy to zrobić w trochę oszukany sposób. Tutaj jest ta sama sprawa co z demonem z azylu. Jeżeli będziecie stać na górze i myśleć, że jesteście bezpieczni, to będziecie w takim błędzie jak... Po prostu on tam wskoczy, nie pytając się was tak naprawdę, co myślicie na ten temat. No i co teraz? Aha, no tak, no spoko. Ja się nie piszę na śmierć, drogi panie. A bo i się pisze. Dobra, może jednak nie. Chociaż patrząc na niego. Generalnie ta walka nie należy do trudnych, ale... Dobra, mamy go. Lubię sobie ponarzekać, że coś jest trudne, pomimo że w teorii nie jest. Człowieczeństwo kość wiodąca do domu. Jeszcze jedna to ważna sprawa. Jeżeli walczycie z tym bossem tutaj, na tym moście, to uważajcie na te bardziej ukruszone mury, ponieważ da się stąd wypaść. Po prostu. Boss może was stąd wypchnąć, po prostu was zmiażdżyć. Także no, Dark Souls nie wybacza błędów. Po prostu. Dobra, myślę, że powoli będziemy się zbliżać do końca odcinka. Tutaj jeszcze tylko podejdziemy do jednego NPC-ka. Tutaj mamy most, ale mostem zajmiemy się w następnym odcinku. Zamknięte drzwi. I zostaje nam tylko to miejsce. I pogadamy sobie, o właśnie, z tym panem. Ah, hello. You don't look hollow. Far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn,
to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. No właśnie, to jest rycerz Solaris Astory i to będzie nasz pierwszy pomocnik przy walce, przy walkach z bossami. Nie będzie co prawda dało się go wezwać zawsze, aczkolwiek jest on przydatny naprawdę i to już za niedługo się nam przyda. Oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. No oczywiście zgadzamy się na jego propozycję. Wcale nie musimy, ale ja osobiście uważam, że warto to zrobić. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? I znowu, możemy się zgodzić, możemy nie. This pleases me greatly. Well then, take this. Dostajemy od niego biały, stary, nowy rysik. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. No tak jest. Dostaliśmy od niego rysik, którego się używa, żeby przywoływać sojuszników do kooperacji po prostu, do walki z bossami, czy do samego przechodzenia gry powoli. Czy ty masz na nim coś jeszcze do powiedzenia, rycerzu Solarii? Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Szczerze powiedziawszy, nie mam bladego pojęcia, tak szczerze, bladego pojęcia, o co może chodzić z tym tekstem, że chciałbym się móc tak żarzyć, aczkolwiek na pewno Solari jest zafascynowany Lordem Gwynem, który jest już teraz zły tak naprawdę, ale no cóż, nic nie jesteśmy w stanie na to poradzić. No i myślę, że na dzisiaj to tyle. Jeżeli się podobało, to komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie. Jeżeli nie, to piszcie, co jest nie tak. Postaram się to poprawić. Tymczasem myślę, że do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się i cześć.